Władysław Reymont, komediantka, odcinek 36, czyta Juliusz Krzysztof Warunek. A wystawienie Robina odkładali z dnia na dzień, bo ów amator mający debiutować zachorował. Trzeba było co innego wystawiać, gdyż powodzenie coraz bardziej kulało, a ona czekała, pożerana niecierpliwością i ambicją wybicia się od razu ponad tłum koleżanek i pchana tą nędzą, która wtedy miała się skończyć. Zresztą już potrzebą duszy, która poczęła ową postać Maryi i musiała ją z siebie wyłonić. Nie zważała nawet, że za kulisami coraz więcej się kotuje, że wszędzie robiły się zmowy, że codziennie powstawały projekty nowych towarzystw i po kilku dniach padały. Krzykiewicz już jej kilka razy napomykał delikatnie, że jeśli chce, może się zaraz zaangażować do Ciepiszewskiego. Odmawiała, bo pamiętała o projekcie reżysera i chciała czekać na jego urzeczywistnienie, wiedząc, że tam liczą na nią z pewnością. Topolski istotnie organizował towarzystwo. Było to jeszcze niby tajemnicą, ale już znaną wszystkim. Mówiono głośno, że Mimi, Wawrzecki, Pieś z żoną i kilka młodszych sił już zakontraktowani. Że Topolski po cichu zrobił umowę o Teatr Lubelski, świeżo wtedy wybudowany. Wiedziano z pewnością, że mu Kotlicki i jakiś drugi dają pieniędzy. Ha, Cabiński, ma się rozumieć. Wiedział o tym wszystkim i głośno drwił z projektów. Wiedział dobrze, że tych wszystkich, którzy się złączyli z Topolskim, mieć będzie, niech tylko błyśnie trochę większym forszpanem. I przepowiadał, że Topolski sezonu nie przetrzyma, zrobi klapę, bo nie wierzył, by mu kto chciał pożyczyć pieniędzy na założenie towarzystwa. Takich głupich jeszcze nie ma, mówił głośno i z przekonaniem. Najwięcej do śmiechu pobudzała go ta zamierzona przez Topolskiego reforma. Nazywał ją po prostu wariactwem. On znał doskonale naszą publiczność i wiedział, czego jej trzeba. Topolski bardzo często urządzał u siebie wieczorki, na które spraszał tych, co mu mogli być potrzebni. Ale nie mówił jeszcze głośno o towarzystwie. Robił to za niego Wawrzecki, który tę sprawę traktował gorąco jak swoją własną i ustawicznie już teraz na to konto docinał Cabińskiemu i robił częstsze awantury o garze. Janka była kilka razy na tych wieczorkach u Topolskiego, ale nudziła się śmiertelnie, bo mężczyźni zwykle grali w karty, a kobiety, jeśli nie robiły plotek i nie narzekały, to skupiały się ściślej dla szeptów tajemniczych, nie przypuszczając do siebie Janki, z obawy, bo przecież codziennie chodziła do Cabińskich na lekcje. Na ostatnim takim wieczorze Majkowska poprosiła ją przy herbacie cicho, żeby została dłużej, to ją oboje odprowadzą. Władek nigdy tu nie bywał, bo był jawnym i stałym stronnikiem Cabińskiego. Po wyjściu wszystkich Topolski usiadł na wprost Janki i zaczął opowiadać o towarzystwie, jakie zakłada. Ale będzie to teatr wzorowy dla prawdziwej sztuki. Mamy pyszny komplet towarzystwa. Jedno z najlepszych miast zakontraktowałem. Biblioteka w pakach, kostiumy w połowie gotowe, zatem jest już prawie wszystko. A czegoż jeszcze brakuje? Zapytała Janka i zaraz postanowiła poprosić o zaangażowanie jej. No, trochę pieniędzy. Bagatelka z jakieś 1000 rubli zapasowego kapitału na pierwszy miesiąc. Ani nie możnaż by pożyczyć? No, możnaż by. I właśnie chcę o tym pomówić z panią po koleżeńsku, bo panią my już liczymy za swoją. Dam pani dobrą garzę i role dubeltowe z Melą, bo wiem, że pani grać może. Ma pani wygląd, głos, temperament? To akurat tyle, no nie licząc inteligencji, ile potrzeba na doskonałą aktorkę. Dziękuję serdecznie, zawołała rozpromieniona Janka. I w tym uradowaniu ucałowała Majkowską, która swym zwyczajem leżała prawie na stole i patrzyła bezmyślnie w lampę. Ale musi nam pani pomóc, rzekł Topolski po pewnym przystanku. Ja? A cóż ja mogę?
zapytała zdziwiona. No, no, a, bardzo wiele, jeśli pani tylko zechcesz. No, jeśli pan mówi, że mogę, no to, to ma się rozumieć, że zechcę. Bo przecież no, to nie jest tylko moim obowiązkiem, ale i własnym interesem. Ale ciekawe, co ja mogę, no ciekawam. No, idzie tu o ten 1000 rubli, pieniądze są pewne. No, jest tylko jeden mały waruneczek. A jakiż? Spytała ciekawie. Topolski przysunął się do niej bliżej, wziął ją po przyjacielsku za ręce i dopiero odpowiedział. No, pani Janino, tu od tego zależy nie tylko nasz teatr, ale przyszłość artystyczna pani. Więc powiem po prostu, że jest ktoś, co da choćby 2000 rubli, ale chce je dać osobiście pani, bo inaczej powiedział, że nie da. A któż to taki? Spytała niespokojnie. Kotlicki. Opuściła głowę i milczenie zaległo pokój. Topolski patrzył na nią niespokojnie, a Majkowska miała na twarzy nieokreślenie drwiący uśmiech. Janka omal nie krzyknęła. Tak ją uderzyło to nazwisko i propozycja. I po chwili, wstając z krzesła, powiedziała stanowczym głosem. Nie, panie, ja nie pójdę do Kotlickiego, a to, co mi pan powiedział, jest po prostu niegodziwem. Tylko w teatrze ludzie mogą tak zatracić poczucie moralne, żeby namawiać do podłości, żeby umyślnie spychać w dół hańby drugich, byle samym skorzystać na tym. Przerachowałeś się, pan. Tak nisko jeszcze nie upadłam. Boli mnie tylko, że pan mogłeś choćby przez chwilę myśleć, że ja się zgodzę, że pójdę do Kotlickiego. Do Kotlickiego, którym jest wstrętniejszym od najpodlejszego płazu, wołała unosząc się. Ale pani Janino, no mówmy rozsądnie, no bez uniesień. Pan śmie mi mówić, mówmy bez uniesień? No muszę, bo pani jesteś po prostu tylko niedoświadczoną. Zdaje ci się, że to, o co proszę, jest czymś potwornym, co cię unurza zaraz w błocie, z hańbi, obedrze ze czci. A więc czymże to jest, na Boga? Nie grajmy komedii, nie bawmy się w chowanego i patrzmy trzeźwo. To zobaczymy, że to jest najzwyklejsza rzecz. O cóż ja panią proszę? Ty byś poszła do Kotlickiego po pieniądze, które stanowią fundament naszej wspólnej przyszłości. Po pieniądze, które nam stworzą teatr i bez których my wszyscy nie możemy ruszyć się z Warszawy. Więc cóż w tym jest złego? Co jest złego w tym, co nas prawie wszystkich uszczęśliwi? Jak to? Pan nie widzisz w tem nic złego, żebym ja, samotna kobieta, chodziła do mieszkania mężczyzny? I za cóż to on mi da ten 1000 czy 2000 rubli? Jak pani żyła z Głogowskim, nikt tego nie uważał za złe. Jak teraz pani żyje z Władkiem, a któż to pani wyrzuca? Cóż to jest wreszcie za strasznie hańbiąca rzecz? Wszyscy tak żyjemy. I czy przez to popełniamy jakąś podłość? Nie, bo to jest rzecz podrzędna, bo my mamy coś ważniejszego w mózgach. Sztukę! Nie, nie pójdę. Odpowiedziała cicho, przygnębiona tym, że wszyscy wiedzą o jej stosunku z Władkiem. Słuchała dalej Topolskiego, już prawie nie słysząc i nie rozumiejąc jego słów. Zaczął jej przekładać, prosić, tłumaczyć, że przecież dla teatru poświęcają wszyscy życie, więc coś więcej niż jedną pieszczotę kobiety. Że odmową swoją zada cios śmiertelny towarzystwu, że liczyli na nią, że będą jej wdzięczni do śmierci. Że zabezpieczy byt 10 ludzi poświęceniem swoim.
że ten teatr będzie związany z jej imieniem. Chciał koniecznie przełamać ten opór, którego nie mógł pojąć. Ale Janka pozostała niewzruszona. Żeby życie zależało od tego, nie poszłabym. Wolałabym raczej umrzeć. To żegnam, rzekł ze złością do Polski. Janka patrzyła na niego i chciała się jeszcze tłumaczyć, ale Majkowska rzuciła jej płaszczyk na ramiona, wsadziła brutalnie kapelusz na głowę i obsypawszy ją gradem obelg, roztworzyła przed nią drzwi na rozścież. Janka jak automat pozwoliła sobą robić wszystko i jak automat schodziła ze schodów i szła ulicą do domu. Żal jej było tego towarzystwa, tych widoków, jakie traciła, zrywając to polskim, ale jednocześnie straszny wstyd ją ogarniał, że ją mają za taką ostatnią, jeśli śmią jej propozycje takie robić i liczyć, że ona je mogłaby spełnić. Nie mogła się uspokoić. W nocy śniły jej się Kotlicki, to Władek, to teatr. Słyszała, że jej wszyscy złorzeczą i wymyślają, że ją goni jakaś banda ludzi okrytych łachmanami i z przekleństwami, z nienawiścią w oczach chcą ją schwycić i bić. A w tych twarzach zaledwie zarysowanych poznała Mele, Topolskiego, Mimi, Wawrzeckiego. To znowu śniła, że idzie ulicą i wszyscy patrzą się na nią tak jakoś dziwnie, tak strasznie, że chciałaby się zapaść pod ziemię, byle tylko nie widzieć tych spojrzeń, ale poruszyć się nie ma sił. I ten tłum wolno obok niej się przesuwa, a Topolski stoi i drwiącym głosem mówi tak głośno, że wszyscy się odwracają. A patrzcie, żyła z Głogowskim, a teraz jest kochanką Władka. Nie mogła znieść tego. Krzyknęła straszliwie przez sen, bo zobaczyła, że ojciec idzie z kręską pod rękę i mówi, pokazując na nią: no, żyła z Głogowskim, a teraz jest kochanką Władka. O Jezu, szepnęła, męcząc się w tym śnie dręczącym. O Jezus, na tłum znajomych twarzy rósł ksiądz z Bukowca, przełożona z pensji, koleżanki dawne, Grześkiewicz. Wszyscy przechodzili spiesznie obok niej i patrzyli na nią z tym strasznym, okropnym uśmiechem, który przenikał niby ostrze i smagał jakby batem. Obudziła się zapłakana i zmęczona śmiertelnie. Jeszcze przed próbą przyszedł Władek. Rzuciła mu się po raz pierwszy sama w ramiona. Wszyscy wiedzą, szepnęła, ukrywając twarz na jego piersiach. Domyślił się, o co jej chodzi. No to i cóż, kryminał czy co? Odpowiedział. I usiadł chmurny, rozcierał kolano i gniewnie rzucał się na krzesełku. Spostrzegła jego stan i zapomniawszy o sobie zapytała: co tobie? Czyś chory? Nie, nic mi nie jest. Winienem tylko komuś kilkanaście rubli i oddać nie mogę. Matce mówić nie mogę, bo bym ją jeszcze dobił. Choruje znowu. Czabiński nie chce mi dać i urwi sobie łeb. Kłamał. Ot tak sobie. Bo grał całą noc i przegrał wszystko. Jance przypomniał się dług zaciągnięty u Głogowskiego. Więc bez namysłu ściągnęła złoty zegarek z taką żdewiską i położyła przed nim. Nie mam pieniędzy. Zastaw to i zapłać swój dług, a co ci zostanie, przynieś mi. Bo także nic nie mam, rzekła z serdecznością. Ale nie potrzeba mi wcale, raz dziecko, no. Wymawiał się Władek w pierwszym porywie uczciwości. Weź, proszę cię o to. Jeśli mnie kochasz, to weźmiesz. Władek się chwilę jeszcze drożył, ale pomyślał, że mając pieniądze, mógłby się odegrać. Nie, do czego to podobne, szeptał, broniąc się coraz słabiej. Idź zaraz, a z powrotem wstąp, to pójdziemy na śniadanie. Ucałował ją, niby zażenowany, mruczał coś z wdzięczności i tak dalej, ale zegarek wziął i poszedł zastawić. Wrócił pośpiesznie, przynosząc 30 rubli. 20 zaraz od niej pożyczył i chciał nawet napisać jej kwit. Pogniewała się tak, że musiał ją przepraszać i poszli na śniadanie. Mieszkali prawie razem.
W teatrze wiedziano o tym stosunku, ale nikt na tak zwyczajną rzecz nie zwracał uwagi. Tylko Sowińska czasem dogryzała Jance półsłówkami i lekceważeniem. I o ile niedawno wychwalała tylko Władka, o tyle teraz wygadywała na niego masę obrzydliwości. Znajdowała ogromną rozkosz w tym znęcaniu się nad Janką. Mściła się tak za syna. Naznaczono wreszcie sceniczne próby z Robina. Przyniósł jej tę wiadomość Władek, bo od kilku dni wcale nie wychodziła z domu, czując się bardzo słabą. Ogarniała ją jakaś senność nużąca, to ból nieznośny krzyża, to znów jakieś uczucie niemocy i zniechęcenia ją opanowało, że miała ochotę płakać. Nie chciało jej się ruszyć z łóżka, tylko leżała całymi dniami wpatrzona w sufit. Dostawała dawnego szumu w głowie i takie pragnienie ją paliło, że nie mogła go niczym ugasić, ale na wieść, że będzie grać, uczuła się od razu zdrową i silną. Poszła na próbę z trwogą, ale zobaczywszy przyszłego Garika, opanowała się szybko. Amator ów był to chudy, mięczakowaty, ślamazarny chłopak. Nie wymawiał L. Chodził jak kaczka, ale że był kuzynem jednego z wpływowych dziennikarzy, który go popierał, więc patrzył na teatrzyk z góry i traktował wszystkich z łaskawością. Drwili sobie delikatnie z niego w oczy, ale śmiali się głośno za plecami. Na próbę, jakby się towarzystwo zmówiło, zjawili się w komplecie. Skoro tylko Janka weszła na scenę, Majkowska ostentacyjnie usunęła się w kulisę, a Topolski nie kiwnął jej nawet głową na przywitanie. Zrozumiała, że z nimi już zerwane na dobre. Nie miała już czasu myśleć o tym, bo zaraz zaczęli próbę. Pomimo, że sobie postanowiła tylko markować grę, nie mogła się powstrzymać, aby choć szerokimi konturami nie nakreślić roli. Rozdrażniło ją ogromnie to, że wszyscy się na nią patrzą, że z każdego punktu czuje oczy utkwione w siebie. Zdawało się jej, że widzi drwiny w spojrzeniach, szyderstwo na ustach, więc się chwilami szarpała w rozdenerwowaniu i wybuchała całym swoim temperamentem, albo znowu mówiła cicho. Majkowska sykała i śmiała się z Żarnecką, głośno wypowiadając zdanie o jej grze. Topolski wracał ją kilkakrotnie do wejścia, bo w rozdenerwowaniu wchodziła źle na scenę. Janka wiedziała, do czego to wszystko zmierza, więc zbyt do serca nie brała drwin Meli ani pedantycznych informacji reżysera. Grała dalej. Rola wychodziła nierówno, ale silnie. Zrobiła się charakterystyczna cisza. I nikt się nie śmiał i nie błaznował głośno. Inspicjent chodził z kulisy w kulisę, zacierał ręce i mruczał. Dobrze, ale jeszcze za mało patosu, za mało. Przecież ona już krzyczy, nie mówi, rzuciła mu szyderczo Majkowska. Moja pani, miewasz konwulsję na scenie, a nikt ci tego przez grzeczność nie wymawia, odpowiedział za przyjaciela Stanisławski. Nie tak wiatrak, pani, z siebie robisz, czy co, któż tak rękami wymachuje, wołał reżyser. Nie detonuj, pan, przecież to pierwsza próba, zawołała Cabińska z krzeseł. Chodzisz, pani, po scenie jak gęś, znowu rzucił zirytowany Topolski. Ona jest niezła, ale do pralni, syknęła Mela. Pomimo wszystkiego, choć czuła pod powiekami łzy złości, grała, nie dając się wysadzić z charakteru i nie tracąc ani na chwilę przytomności. Kiedy skończyła, Cabińska ją ostentacyjnie ucałowała i głośno, aby Majkowska słyszeć mogła, zaczęła ją chwalić. No winszuję pani, będziesz pani doskonale grać tę rolę. Niech pani szczegóły więcej opracuje, radził jej Stanisławski. Przecież to próba, ja całą postać mam już w myśli gotową. Będziemy mieli teraz naprawdę bohaterkę, bo i z piękności, i z talentu, zawołała bardzo głośno Rosińska. Majkowska spojrzała na nią wściekle, ale się nie odezwała. Czytał Juliusz Krzysztof Warunek.
ciąg dalszy nastąpi. Thank you.